Witam. Dzisiaj nagrywam troszkę nocą, właściwie, a będzie filmik troszkę z innego gatunku, mianowicie troszkę budżetowy procesor już starawy, czyli i7-3770. I jak on się sprawuje w roku 2019? Czy jest sens w ogóle w to inwestować? Dlaczego ten procesor? Pierwszy powód to jest taki, chyba najważniejszy, że go akurat mam. To jest dość istotne. Nie da rady nagrywać czegoś, o czymś, czego się nie posiada. Także to jest jeden z powodów. Drugi powód to jest taki, że tak jak tutaj widzicie zapewne, procesorek taki na Allegro można kupić za 500 zł. Tutaj jest nawet jakaś aukcja. Płyty z takim procesorkiem za 400, mam jeszcze 3, ale komputer kompletny można kupić za 879, więc są to ceny dosyć takie dobre. Niemniej, bierzmy pod uwagę, że ten procesor jest już 7-letni. Ja swojego mam około 6 lat, plus minus. 3 lata rat już zdążyłem spłacić, także to mniej więcej około 6 lat. Tak to wygląda. No i teraz może powiedzmy sobie na początek od razu, jakie wady ma ten procesor. No jego główną wadą, którą zapewne już wiecie, jeżeli się interesowaliście, jeżeli nie, to zaraz się dowiecie, to jest ten glut tak zwany. Czyli procesor nie był lutowany do IHS-u, tylko miał klej, pastę, która z czasem powoduje trochę problemy, ponieważ Intel trochę chciał na paście przeoszczędzić, nie wiedzieć czemu. I nie jest to jakiś najlepszy gatunkowo towar deficytowy, tylko raczej taki co najwyżej ze średniej półki. Glut mniej więcej wygląda tak, to jest akurat procesor 3770K, ale to są zbliżone procesory. Na 3770 wygląda zapewne tak samo. Problem z glutem jest taki, że po jakimś czasie potrafi stwarzać wysokie temperatury. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego ja nie mam z tym problemów, bo możecie trafić model, który absolutnie nie będzie miał z tym problemów. Z czasem, może później, no po 6 latach nie ma. No ale zdarzają się modele, które takie problemy mają. I wtedy wypada go oskalpować, tak jak tutaj możecie sobie zobaczyć. Ale jeżeli traficie model, który chodzi dobrze, no to skalpowanie wam odpada. I zaraz dojdziemy do tego, jak to sprawdzić i całą resztę sobie omówimy. Może powiedzmy jeszcze, zrobimy jakieś również testy. Powiedzmy sobie, na czym to u mnie chodzi generalnie. U mnie chodzi na takiej płytce Asusa. Jak widzimy, płytka jest dość fajna, SATA 6-gigowe, bodajże, aha, dwie, tak, już dokładnie nie pamiętam nawet, jak widzicie. Dla mnie zawsze problemem są te porty tutaj umiejscowane pod kartą graficzną. Nie wiem, co to jest w ogóle za pomysł, ponieważ wystarczy włożyć dużego GeForce'a i praktycznie jest port niewykorzystywany, także nie wiem, co oni sobie myślą, ładując te porty tu bezpośrednio pod slotami dla kart graficznych, ale no ale tak jest. Inaczej nie będzie. Także płytka to mniej więcej to, co tu widzicie. Pamięci mam takie dominatory 2400. Na tym procesorze uda się je ustawić. Mi się przynajmniej udało. Z tego, co czytałem, to jest chyba maksimum, ale może się mylę. Na 2133. No i to tak one będą chodziły. Nic więcej. Dobre pamięci. Kulerek to jest zwykły taki Hyper Cooler Mastera Evo. Nie wiem dokładnie, czy ten idealnie model mam, ale bardzo podobny u mnie jest jeszcze z podświetleniem LED-owym na niebiesko, więc będzie to coś Hyper albo taki, albo bardzo podobny generalnie. Zasada chłodzenia identyczna. To możemy już zamykać. Oczywiście to jest tam, wiadomo, trzecia generacja procesora. To sobie również zamkniemy. To sobie zostawimy, bo to nam się jeszcze przyda. No i teraz może przejdźmy sobie
do ciekawych rzeczy. Jak widzicie, pamięć, tutaj możecie zauważyć, jest 1066, czyli 2133, tak? Tu są moje opóźnienia i tak dalej. Oczywiście chodzi w dual channelu. Płytka, nic ciekawego. Tutaj nie można zaobserwować. Jakie ma cache, procesorek, to sobie sprawdzimy. A to nas będzie interesowało, tutaj ten fragment. Ponieważ ten fragment nam pozwoli zaobserwować, jak się zachowuje procesor przy podkręceniu. Aha, bo zapomniałem o jednej rzeczy najważniejszej, znaczy dość ważnej. Ten procesor, ponieważ on jest nie w wersji K, miał zablokowany blożnik na 39. No, ale był drobny błąd technologiczny i uda się go ustawić na płytkach do 43. Ale on nie będzie chodził na 43, będzie chodził na 41. A już Wam wyjaśniam dlaczego. Więc potestujemy sobie. Jak ustawimy obciążenie na jeden rdzeń, taki podkręcony nam procesorek pokazuje nam tutaj prawie 43 mnożnik. On tak sobie skacze. Jak widzicie, temperatura na rdzeniu jest 57 stopni. Przy tym właśnie glucie i 6-letnim procesorze. Nie ma problemu. Także to tak mniej więcej się zachowuje. A jak ustawimy sobie wykorzystanie 8 rdzeni, to widzimy tutaj 41 mnożnik i on wyżej nie pójdzie, będzie w miarę stabilny. To i tak jest tam 200 MHz więcej niż mamy, powiedzmy, w standardzie, więc zasadniczo nie jest źle. I najważniejsze temperatury. Temperatury nam pokazują 75, dochodzą do 77 stopni u mnie, nie? Także nie ma z tym żadnego problemu. Jest w miarę stabilnie. U mnie obyło się bez skalpowania. Jak traficie sobie taki model, to nie będziecie mieli na razie z tym problemu i żadne takie zabiegi nie będą Was interesować. Także zasadniczo przed kupnem, jeżeli macie taką możliwość, polecałbym to przetestować. Zestawienie tych dwóch programów jest absolutnie wystarczające do tego celu. Czyli to jest darmowy Hyper-P, a to jest darmowy CPU-Z. No. No i wypadałoby nam sprawdzić jeszcze. Ale ponieważ używam darmowego Banditcama, który ma ograniczenie czasowe, a nie jestem pewien, czy się nie zagadałem, dlatego zrobimy sobie tutaj cięcie i wrócimy jeszcze do tematu za chwilę. No witam ponownie po przerwie. Oczywiście Banditcama, tak. Jest dość późno i to też się tam samo wcisnęło. Także nie musicie komentować tego tam, jeżeli ktoś to w ogóle będzie oglądał, oczywiście. I pozostały nam testy. Tak, może jeżeli ktoś nie do końca wcześniej załapał, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Hyper-P po prostu obciąża nam procesor, tak? A na okienku CPU-Z możemy zobaczyć sobie zarówno taktowania, jak i mnożnik tam zmienny, tak? Które w zależności od obciążenia, czy włącza się tryb turbo, czy pracują sobie tam normalnie, nam to pokazuje okienko obok specjalnie powiększone z temperaturami, żebyście dokładnie widzieli, jakie tam temperatury były. Oczywiście mógłbym robić tutaj test, żebym go zapętlił na jakieś 20 minut, ale to jest bez sensu, ponieważ widzieliście mniej więcej, jakie temperatury tam przy wykorzystaniu 8 rdzeni, to było w miarę stabilne i to jest cały czas stabilne. To po prostu musicie mi uwierzyć na słowo. Nie będziemy robili głupich testów na 30 minut, bo bym musiał 3 razy nagrywać, żeby obciążać non-stop procesor. No to musicie mi uwierzyć na słowo. Te 77 stopni to jest maksimum na tym wentylatorku, który nie jest jakoś tam specjalny i to już nie rośnie. Także mój egzemplarz procesora jest najbardziej
super po tych 6 latach i jeżeli taki traficie, to Wam polecam. Różnica wtedy z wersją K i bez wersji K jest taka, że wersję K możecie tam podkręcić troszkę więcej nawet, ale to już trzeba też się troszkę i więcej pobawić. No i jak po 6 latach tak bardzo podkręcone procesory będą się sprawować, to już musicie sami sobie przemyśleć, czy warto, czy nie. Natomiast te 200 MHz absolutnie nie stanowi problemu. No i teraz oczywiście zrobimy sobie test. Test zrobimy sobie pasmarkiem. Pasmark jest stroną, która ma testy zarówno kart graficznych, zarówno te, to możemy sobie już pozamykać właściwie. Okienko z temperaturami sobie zostawimy jeszcze. Pasmark, jak widzicie, także darmowa wersja na 30 dni. Jak ktoś sobie chce coś sprawdzić, to polecam przez 30 dni oczywiście. Pasmark to jest strona, która ma testy procesorów i kart graficznych. Zawsze tam warto coś sprawdzić, ponieważ porównania są bardzo dobre. Tą stronę widzieliście na początku i zobaczycie ją zaraz po teście. Więc odpalimy sobie to, co nas interesuje, czyli test procesora. No i co? No i zaczynamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Możecie z boku popatrzeć sobie na temperatury, jak to mniej więcej się tam zmienia. I wykorzystania procesora. To okienko nam troszeczkę będzie zamulać z tego powodu, że, no, że test jedzie po prostu tam ostro. I zaraz jak dostaniemy wyniki, przejdziemy sobie na stronę i zobaczymy w ogóle o na takim podkręconym procesorze. Czyli właściwie nie za dużo podkręconym, plus troszkę pamięci podkręcone, bo pamięci są podkręcone ze standardowych 1600, tak? Obsługuje pamięci 1600 na 2133, czyli tutaj są troszeczkę podkręcone. Zobaczymy sobie, jaki uzyskaliśmy uzysk w pasmarku, tak zwanym. To też trzeba brać troszkę z przymrużeniem oka, ale mniej więcej już coś można zaobserwować. Nie będziemy testowali sobie na razie tego w grach. Zobaczymy, jak będzie takie zainteresowanie w ogóle kiedyś, to być może. No i dostaliśmy tutaj 9313 punktów w tej chwili. Ciekawe. Jest to dla mnie ciekawe. Spróbujemy uruchomić go jeszcze raz, ponieważ wczoraj miałem zupełnie inny wynik. Być może dzieje się dlatego, że nagrywam w tle. A to będzie trochę nieadekwatne, ponieważ nie pokaże nam dokładnie różnic, jakie powinny być. Ale zobaczymy. Jeżeli faktycznie to się potwierdzi, to przejdziemy do trzeciego kawałka nagrania, chociaż nie chciałem tego robić, ponieważ ten test będzie wtedy nieadekwatny do tego, jak oni przeprowadzają testy swoje. Ale zobaczymy.
No jak widać 9200 punktów. Nasz i7 3770 według strony Passmarka jego wynik plasuje się na 9286 punktów. Czyli właściwie wynikałoby z tego, że nic nam to nie dało. Podkręcanie. Ale jest to nie do końca prawda. A dlaczego jest to nie do końca prawda? To zatrzymamy sobie i zrobimy sobie jedno cięcie jeszcze. I wrócimy po przerwie drobnej. Dziękuję. No witam znowu. Także to już trzecie cięcie. No mam nadzieję, że ostatnie. Zrobiłem test z wyłączonym programem Bandicam i potwierdził mi się mój wczorajszy, bo wczoraj robiłem tak sobie z ciekawości wynik. Czyli to było gdzieś w granicach właśnie 10768 punktów w Passmarku. I teraz tak. Jak widzicie, przy uruchomionym programie Bandicam wykazywało nam to praktycznie ten wynik taki stokowy z ich testów tutaj, które są na liście. Ale to tylko dlatego, że ten programik pożera nam po prostu, ten tutaj programik pożera nam po prostu troszkę zasobów procesora. Wcale nie tak mało jak się okazało. Jestem zdziwiony, bo nie spodziewałem się, że aż tyle. No. Ale, a teraz sobie zobaczmy mniej więcej, co nam dało takie właśnie podkręcenie. No nasz wynik, który wczoraj mi się potwierdził na testach bez włączonego programu. Także podejrzewam, że on tutaj nam troszeczkę zżera za dużo. Nasz wynik to 10768 punktów. Czyli oczywiście trzeba to patrzeć z przymrużeniem oka, bo te testy mogą być nie do końca takie miarodajne. Ale jak widać, zwykłe podkręcenie tego procesora i przetaktowanie trochę pamięci pozwoliło nam wyprzedzić nowsze generacje. Czyli wyprzedziliśmy na przykład wersję K, taką stokową oczywiście, która jest troszeczkę szybsza, bo chodzi o to, że ona tam pracuje w wyższych częstotliwościach standardowo. Wyprzedziliśmy sobie i siódemkę, to akurat nie, wyprzedziliśmy sobie 4770, który był z nowego soketu, czyli 11, o ile dobrze pamiętam. Chwilka, ukryjemy sobie to. O ile dobrze pamiętam. 4770 chodził na sokecie 1150. O ile podstawka. Gdzie oni mają tutaj? Tak, o, przepraszam, że tak długo, ale nie mogłem zlokalizować. Podstawka 1150, czwarta generacja, tak? Czyli udało nam się, że tak powiem, machnąć te procki i zaliczyliśmy wynik dokładnie 10768, czyli jesteśmy punktowo gdzieś tak w okolicach Opterona, tak, i tutaj, tu mniej więcej, gdzieś tak w tych okolicach. Oczywiście mówię, to nie do końca są takie testy miarodajne. Wynika nam, że nawet żeśmy tutaj wyprzedzili i7-7700. Także nie jest. Tu gdzieś były też AMD-ki niżej, Ryzeny, o, Ryzen Pro 1500 i Ryzen 5500X. To taki bardziej znany może będzie, tak? Zaletą jeszcze tutaj jest bardzo taki ważny, że Intele mają bardzo, bardzo mocną ciągle wydajność tego jednego rdzenia. W związku z czym tutaj starsze gry
na tych Intelach bardzo dobrze chodzą, no bo ta tutaj wydajność tego jednego rdzenia, która też nam zresztą skoczyła, bo jak Wam zaraz zaprezentuję, w standardzie wydajność tego jednego rdzenia to jest 2068 punktów. A my tutaj mamy wynik 2336. Także no, to nadal jest dość mocny procesor. Może nie wiadomo jak mocny, to już nie, ale idzie na nim rozsądnie jeszcze pograć. Chociaż to są takie puste testy teraz. Jeżeli będzie zainteresowanie, to być może spróbujemy przetestować sobie to jakoś tam w grach. Ale na razie to będziemy chyba na tym kończyć. Trochę to wszystko się poprzedłużało, bo tak jak to jest, czasami wyskakują rzeczy, które cię zaskoczą. Także mnie tu wydajność, która była niższa niż na wczorajszych testach, zaskoczyła, ale to dzięki temu, oto programikowi. No ale cię trzeba nagrywać. Także jak będziecie robili testy, to testy róbcie na gołym systemie. Najlepiej. No. No i doszliśmy do wniosków. Czy warto kupić? No moim zdaniem warto, jeżeli macie słabe sprzęty i będziecie mieli okazję, to warto. Bo spokojnie można na nim pograć. Coraz więcej gier korzysta tam z 4-8 rdzeni. Tutaj przy 4 rdzeniach, 8 wątkach ta wydajność jest w miarę. Na starych grach ten jeden rdzeń też daje radę. Pamięci to są nadal tańsze DDR i trójki, tak? Czyli koszty mniejsze. Także jak na budżetowy procesorek dosyć wydajny, to jest z tym całkiem nieźle. Te późniejsze generacje Intela tam nie za dużo wnosiły z tą wydajnością. Zresztą jak udało się to obserwować, ponieważ Intel tak trochę utkwił w miejscu w pewnym momencie. I to on dużo więcej nie robił, tylko zmieniał sokety w wiadomym celu. No i to tak mniej więcej wyglądało. Tam nie było nie wiadomo jakich. Tam później już były przeskoki, tam niektóre procesory, ale zaraz jakby następcy i 7 czy 770, to one tam, że tak powiem, dużo nie dawały więcej. A ten procesor będzie sprzedawany z dwóch powodów tanio. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, Blood, o którym słyszeliście wcześniej. Po drugie, jest to ostatni procesor, najmocniejszy i to musicie się z tym liczyć. Jest to oprócz K, ale to już nie są nie wiadomo jakie różnice. Jest to ostatni procesor, który możecie obsadzić w podstawce 1155. I to zablokowanie się na możliwości dalszej rozbudowy spowodowało też to, że te ceny tych płyt z tymi procesorami będą tańsze niż z ich następcą, bo jednak tam zawsze w pewnym momencie możesz wymienić ten procesor do pewnego momentu, tutaj już nie. Ale radę daję. Grać się da. Może moje testy nie były jakieś nie wiadomo jak profesjonalne. Natomiast dają jakieś tam pojęcie. Możecie jakąś tam wydajność sobie z tego uzyskać. No i to chyba wszystko. Po AMD tam do Ryzenów to właściwie nie ma konkurencji. Jeśli chodzi o AMD, to praktycznie do Ryzenów tam nie ma konkurencji. Pamiętajcie, że w przypadku Ryzena 5 2600X po takim podkręceniu w pasmarku teoretycznie, oczywiście nie miałem go okazji testować, ale teoretycznie z tego co oni podają, wydajność jednego rdzenia jest sporo niższa, więc te starsze tytuły mogą chodzić tak nie do końca lepiej. Nowsze no to już będą chodziły lepiej, bo to wiadomo, im więcej rdzeni będzie wykorzystywał dany tytuł, tym przewaga tego Ryzena 5 w wersji 2600X tutaj mówię, będzie większa, będzie rosła. Ale do pewnego momentu to do takich tytułów, które tam wykorzystują
dwa, trzy rdzenie z tych starszych, to wydaje mi się, że różnic nie będzie, lub nawet i 3770 może wypaść trochę korzystniej. Albo niewiele gorzej. O, może tak. Może wypadnie niewiele gorzej. No i to chyba tyle zasadniczo. Nic tu więcej nie trzeba powiedzieć. Jak będziecie mieli okazję gdzieś kupić go tanio, to kupcie. Jeżeli macie jakieś starsze sprzęty, jeżeli celujecie wyżej, to ten film i tak nie jest dla was. Także dziękuję za uwagę. No i to chyba wszystko na razie. Troszkę przynudzałem, troszkę się przedłużyło.